Witam imperialistów, tutaj Lukas. W dzisiejszym odcinku pokażę wam krok po kroku, jak reformować Holy Roman Empire przed erą reformacji z pozycji Austrii. Przejdziemy przez wszystkie imperialne incydenty, które pojawiają się przed 1530 rokiem. Omówimy też pokrótce Czechy, które są ciekawą alternatywą. Cały poradnik składa się z połączonego pierwszego oraz trzeciego podejścia, bo drugie było mega pechowe, reformacja odpaliła mi się w 1480 roku. W zasadzie dwa najłatwiejsze kraje do utworzenia Holy Roman Empire to Czechy oraz Austria. Czechy dlatego, że mają już na samym starcie zwiększony przyrost władzy cesarskiej, czy tam autorytetu cesarskiego, bardziej powinno to pasować. Czeskie misje zaczynające się od upokorzenia Austrii, następnie podporządkowaniu sobie Brandenburgii oraz Saksonii, przy czym uwaga, tutaj możecie doprowadzić do koalicji, jeżeli to źle zrobicie. I następnie równocześnie stajemy się cesarzem Holy Roman Empire i na końcu mamy reformację coś tam oraz Defend the Empire. Dwie potężne misje zwiększające Imperial Authority lub dające nam go jednorazowo. Jedyny problem to to, że na starcie rozgrywki jednak cesarzem jest Austria, co jest jej największym bonusem, ale problemem dla wszystkich pozostałych krajów, bo ten typek potrafi żyć nawet do 60 czasem, a to sporo spowalnia was w reformowaniu Holy Roman Empire. Austria niestety bonus do imperialnego autorytetu dostaje dopiero po rozwinięciu pierwszej idei krajowej. Austria ma niby aż 3 misje zwiększające Imperial Authority albo dające nam punkty jednorazowo, ale realnie liczy się tylko ta, czyli kontrola Czech. Misja Roman Empire, która jest naprawdę mocna, nie wykonamy jej niestety ze względu na poprzednią misję przed erą reformacji, a misja Empire Capitals jest realnie po prostu niewarta zachodu. Zresztą nawet te dwie połączone misje dają nam mniej niż jedna misja czeska. Jak zauważyliście, na Austrii i na Czechach bardzo często mówię o Imperial Authority, bo to właśnie na tym opiera się nasza cała rozgrywka, na jego dostawaniu. Co 50 punktów Imperial Authority, jeżeli macie poparcie ponad 50% księstw, możecie przeprowadzić kolejne reformy, przy czym najważniejsze to jest lecieć jak najszybciej do 5, bo wtedy możecie pójść w ścieżkę centralizacji, czyli to, czego ja chcę. Tfu na decentralizację, ją można zrobić raz dla achievementu, ogólnie jest dużo słabsza od centralizacji. Imperial Authority, no po najechaniu macie napisane, kiedy dostajecie, kiedy to tracicie. Miesięcznie jest to taka bardzo mała liczba, którą dostajecie, ale w ramach niektórych tych późniejszych reform będziecie tego dostawali więcej. I jest możliwe dostawanie dużej ilości punktów jednorazowo z kilku głównych źródeł. Co zmianę imperatora, jeżeli będzie dalej z tego samego kraju, będziecie dostawali 10 punktów Imperial Authority. Z różnych imperialnych incydentów, przez które sobie przejdziemy w ramach tego poradnika, tam są różne wartości i będę wam to pokazywał, oraz co najważniejsze, przy trzeciej reformie dostajecie możliwość dołączania małych krajów do Holy Roman Empire. Małych, czyli takich poniżej 100% warscora. To, co mnie bardzo zdziwiło na tych moich podejściach, to to, że możemy praktycznie olać ilość księstw, jakie mamy w naszym Holy Roman Empire i się nimi w ogóle nie przejmować. Są dwie rzeczy, które mogą przyspieszyć lub zaprzepaścić nasze podejście pod Holy Roman Empire. Pierwszym z nich jest event burgundzki, który jeżeli zajdzie wcześniej, może wam przyspieszyć jednoczenie Holy Roman Empire nawet o jakieś 20-30 lat. Przy czym na moim udanym podejściu ten incydent burgundzki zaszedł w 1510 roku, więc już nie ma limitu czasowego. Kolejna sprawa to mechanika Reform Desire, która jeżeli przekroczy 100% może spowodować odpalenie się reformacji. Jest to totalnie losowe, niby możemy wpływać na to eventami, ale najczęściej raz nam się odpali w 470, raz w 490, a w innym razem, jak ostatnio na multiku, w 1527. No ale zaczynamy Austrią. Już na początku mamy zwiększone morale i co najważniejsze, improve relation plus 30%. Jest to potężny modyfikator, jeden z najlepszych do obniżania agresywnej ekspansji. Jako Austria mamy kopalnię złota, która po jakimś czasie dostaje event, że liczy się, jeżeli dobrze pamiętam, podwójnie. Dość szybko jesteśmy też w stanie zdobyć kopalnię złota w Czechach oraz na Węgrzech. Kosowo to trochę inna sprawa, tu jest dość ciężko to dostać, ale jest to możliwe. Całkiem niezły income, naprawdę spora możliwość posiadania wojska, która zaora wszystkich dookoła. Tylko początkowo ci władcy nie są za dobrzy,
a jeżeli chcecie przeprowadzić reformę, nie możecie pozbyć się następcy. Zależy wam, żeby on wszedł na tron jak najszybciej. Zresztą w ogóle będziecie dość często abdykowali waszych władców również. Potrzebujemy rywala. Jednego rywala, którego będzie łatwo nam pokonać. No, co prawda mogą nim być Czechy, ale Czechy lecą w pierwszej kolejności pod Unię, więc tym rywalem w sumie też będą. Burgundia jest dość ciężkim krajem do pokonania na starcie rozgrywki. Węgry są niesamowicie łatwe do rozwalenia i będą naszym celem. Nie zależy mi na Unii nad Węgrami podczas tej rozgrywki. W zasadzie nawet nie chcę jej mieć. Papieża nigdy nie róbcie rywalem, on za jakiś czas będzie musiał być waszym sojusznikiem, jeżeli ma się wydarzyć odpowiedni incydent. I tak samo nie chcecie mieć na rywalu żadnego kraju z regionu włoskiego, bo wszystkie muszą was lubić. Więc lecimy z rywalizacją Francji. Przywileje robimy totalnie standardowo, no tylko poczekałem do grudnia, żeby mieć jeszcze tańsze dewowanie. I dewujemy naszą stolicę jeden punkt, następnie bierzemy ostatni punkt militarny, więc mamy jak zwykle tańszych doradców, punkty z estate'ów, sprzedajemy ziemię, znowu jeden raz dewujemy, odbieramy ziemię, jeżeli się trafi wam misja na papieża, jak najbardziej ją chcemy. Tutaj już na starcie rozgrywki mam szczęście, bo East Frisia chce dołączyć do Holy Roman Empire i chcemy to zrobić. Każde dołączenie zwiększa Imperial Authority, które po pierwsze dostajemy miesięcznie, jak i po dołączeniu, po evencie, jak się dołączy kraj, tutaj nam wzrośnie to. Jednocześnie wyskoczyła mi informacja o zbliżającym się Shadow Kingdom, ale nie martwcie się, tym incydentem zajmujemy się w 1460 roku dopiero. Czas przejść do etapu pierwszego, czyli zabezpieczenia elektorów i uczynienia Czech naszą unią personalną. Elektorów mamy 7. Najlepiej jest polować na kraje, które są monarchiami, czyli Brandenburgię, która często wyklucza się z Saksonią i też tak jest tutaj. Więc trzeba przeglądać każdorazowo rywali. Na przykład gdybyśmy poszli w relacje z Saksonią, to z Palantynatem również byłyby one niemożliwe. Ogólnie mamy Czechy, Brandenburgię, Palantynat oraz Saksonię monarchię oraz kolonie, Mainz oraz Trier i jako arcybiskupstwa. To jest pierwsze co robimy, czyli wysyłanie sojuszu do Brandenburgii, Palantynatu, Kolonii, Mainz. Do Tieru nie wyślemy, ale możliwe, że będą na nas głosowali, jeżeli z nimi poprawimy relacje. Monarchie dlatego są lepsze, bo można z nimi zawrzeć Royal Mariaż, a to daje plus 25 pozytywnych relacji. Łatwiej, szybciej i lepiej jest nad tym panować. Z każdym z 5 elektorów musimy mieć plus 100 relacji, więc teraz do tego dążymy. Jak najszybciej. W międzyczasie armia w dół. Mamy gigantyczny przyrost manpowera, więc raczej będziemy siedzieli na naszej armii. Oprócz tego pierwszego staka, który gdzieś tutaj jest po taniości mega. O, tego. Z tego co widzę, jeżeli idzie o naszych doradców, to mamy tańszego doradcę Ulricha von jakiegoś tam. 1,51 kosztuje normalnie, z tego co widzę dwójkowy kosztuje 3 golda. O, i też administracyjny jest tańszy, to też go bierzemy. Militarnie no żadnego tańszego nie mamy, no ale pan od dyscypliny i jak najbardziej na propsie. A później jak nas będzie stać, to może i zmienimy na dwójkowego. No to teraz trzeba odczekać trochę. I dwóch dyplomatów wysłać na improve relation, a kolejnym będziemy działali, wysyłali łapówki, gwarantowali i wszystkie inne takie dyplomatyczne rzeczy. Najwięcej roboty będę miał niestety z Trierem. No tak się czasem po prostu te rywalizacje tutaj nałożą, że nie będziecie mieli tego piątego sojusznika. Trudno. Poza tym na starcie mamy 12 wolnych miast i zawsze trzeba ich pilnować, żeby mieć tutaj ich maksymalnie. 60 księstw, ale ta liczba zaraz zacznie bardzo szybko spadać, bo kraje zaczną się podbijać. Kiedy w Holy Roman Empire panuje pokój, no to dostaniemy modyfikator plus 10 do wzrostu tego autorytetu, a naszym celem w sumie na początku jest zabranie i uwolnienie prowincji spod okupacji innych krajów, takich jak Burgundia, Dania czy też Zakon Krzyżacki. A, i Wenecja, trzeba tutaj odbić terytoria dla Milanu. Jako Austria nie jesteśmy Great Power, więc w zasadzie wszystko co mogłem to zrobiłem na tierze i teraz zajmujemy się pozostałymi krajami. Mógłby tutaj jeszcze pójść insult, gdyby nie to, że z każdym z tych krajów nam zależy na pozytywnych relacjach. Możemy jeszcze użyć opcji Bestow Imperial Grace, czyli jakby takiej łaski imperatora, ale to zawsze w ostateczności i na samym końcu, bo te punkty są dla nas mega cenne.
W skrócie, jaki kraj może być imperatorem Holy Roman Empire? Każdy kraj katolicki, który ma monarchię oraz władcę lub dziedzica płci męskiej. Chyba że Austria przeprowadzi pragmatic sanction czy albo ktoś inny, no to wtedy będzie mógł również być władca płci żeńskiej, ale to kosztuje 25 punktów Imperial Authority, więc nie chcecie mieć kobiety na tronie. Kolejna sprawa to oczywiście event burgundzki. Musi zajść jak najszybciej. Mamy co prawda tego typa 50-letniego, jest też władcą, który może dowodzić wojskami, więc jest dość spora szansa, że on dość szybko zginie. Jest 100 palantynat też prawie. No i został mi tylko Trier. No niestety bez dania imperialnej łaski. Tutaj myślę, że się nie obejdzie. Ewentualnie będę musiał czekać pół roku. A jak mówiłem, zależy mi na czasie, więc jej udzielam. I cyk, mamy Secure the Electors. Od razu bierzemy tą misję i szykujemy się do wojny z Czechami. No to następnie zabezpieczmy nasze relacje z papieżem. Jest spora szansa, że dołączy do Holy Roman Empire, co nam da 10 punktów Imperial Authority. XD, nie mam Burgundii w sumie na rywalu, teraz na to zwróciłem uwagi. Bardzo rzadko się to zdarza. I w sumie postaram się też zdobyć na sojusznika. No i czas na wojnę o Unię nad Czechami. No mamy jakąś lekką przewagę liczebną, nie za dużą. Nie potrzebujemy realnie sojuszników w tej wojnie i opiera się ona głównie na okupowaniu terytoriów. Zwróćcie też uwagę, że forty czasem są wyłączone w Czechach, tak jak na przykład tutaj, i od razu ten fort coś tam będzie nasz, jak tylko tiknie miesiąc. Raczej chcemy jak najszybciej wyjąć sojuszników, więc lecimy okupować ich ziemię w pierwszej kolejności. Nie wiem czemu, boty zawsze lecą do tej fortecy, żeby ją zdobywać. Nie mam żadnego pojęcia, zawsze tak jest. A wy jak chcecie, możecie zdobyć wiele gier. Obecnie trwa wiele wyprzedaży na Enebie. Z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Zapraszam serdecznie. No i w zasadzie waszego dyplomatę możecie ustawić jednego, żeby od razu poprawiał zawsze relacje z sojusznikami. Pamiętajcie, że jako cesarz możecie chodzić wszędzie, gdzie chcecie, po całym terytorium Holy Roman Empire. A w wojnach możecie brać dosłownie każdą prowincję, którą chcecie. Nie macie żadnych ograniczeń, że one muszą być zaraz przy was. Myślałem, że zdobędę tutaj jedną prowincję i się zacznę zabezpieczać w przypadku, gdyby jednak nie wyszło mi z reformacją, no ale trudno. Whitepisujemy ten kraj. Im szybciej zdobędziemy Czechy, tym lepiej. A on ma 50 i wciąż żyje! Czyli pisujemy cokolwiek, co nam da jakiś prestiż. Warto jest go mieć też jak najwięcej, bo daje to naprawdę niezłe bonusy. Fuksiarski Wallbridge. Czechy z jakiegoś powodu, mając 21% okupacji, zeszły sobie z tej fortecy i poszły mi na stolicę. Dzięki. Jako że trochę nam czasu tutaj zejdzie, musimy zacząć poprawiać relacje z następującymi krajami. Macie takie coś jak Reign in Italy. Musicie poczekać na zadzianie się Shadow Kingdom, żeby w ogóle móc to kliknąć. A Shadow Kingdom odpala się po 1460 roku i ma bardzo krótki czas na zadzianie się. Ale z tymi krajami, które tutaj są wymienione, w tym tooltipie, musicie mieć plus 150 relacji, czyli dobrze zrobiłem, że Savoyu nie ustawiłem na rywala. Albo pokonać je w wojnie, biorąc od nich chociażby jeden golda. I zaczynamy po kolei poprawiać relacje. Bum, bum, obrona Wiednia zrobiona, no to czas zająć resztę Czech, jak i parę stack wipe'ów zrobić. Tutaj jak najszybciej rozwijamy technologię, punkty dyplomatyczne zbieramy, albo będziemy je wydawali na deving kopalni złota, albo na razie będziemy je zbierać, żeby potem szybko ideę rozwinąć. No i w zasadzie mamy to, prowincja Heb dla nas, Unia koniecznie zaznaczona z Czechami. Musimy też teraz wysłać naszego dyplomatę, żeby szybko poprawiał relacje z Czechami. I w zasadzie to kończy naszą fazę pierwszą. Możemy też na chwilę zabrać dyplomatę z poprawiania z relacji z elektorami. Przy 30 punktach Imperial Authority oni raczej będą na nas głosowali, chociaż trzeba to sprawdzać co jakiś czas. I teraz skupmy się na poprawianiu relacji i rozpoczęciu fazy drugiej, czyli przeciwdziałaniu Shadow Kingdom. Raczej chcemy tą misję sobie zostawić. Nie bierzemy jej teraz. Unia nad Czech Węgrami nie jest nam potrzebna. Chociaż będziemy mieli z nimi wojnę, jak tylko trochę manpowera odnowimy. No to może Wenecję uczynimy naszym kolejnym rywalem. Punkty papiestwa, no to albo dawajcie tutaj, żeby mieć jak największe szanse na zostanie kolejnym papieżem, albo w Diplomatic Reputation. Zjebana Burgundia, ale nie mamy wyboru, musimy odpowiedzieć.
XD i akurat on wszedł na tron. Nie! Oczywiście najlepiej jest wezwać w tym momencie wszystkie kraje, z którymi mamy sojusz do wojny przeciwko Burgundii, żeby ją totalnie zaorać, zwłaszcza w bitwach, tam gdzie będzie dowodził ich w sumie... Nie, on już zginął, to nie musi dowodzić. Bardzo dziwna jest ta wojna ogólnie. WTF, Anhalt jest subjectem Burgundii? Jakim cudem podczas wojny ofensywnej Burgundia wzięła trzeci sojusz z Savoyem i jeszcze wezwała go do wojny? I koniec tej durnej wojny. Wiecie co, zabezpieczam się przed kolejną, biorę z nimi po prostu sojusz bez Royal Mariażu, żeby nie zwiększyć szans na to, że narodzi się tutaj dziedzic. Tak, dostałem Cassius Belli, ale mnie w ogóle ono nie interesuje. Lecimy na Humiliate. Pierwszą ideę, którą bierzemy, no to dyplomatyczne. Od razu lecimy z tym. Bardzo ważne też jest szóste rozwinięcie, bo ono zmniejszy nam wszystkie kraje o 20% warscora. Jednego dyplomaty już na stałe przypisujemy do sojuszników. Uwielbiam to, jak podczas wojny mi cesarz ginie. Ktoś jest papieżem! Jako papież mamy następujące rzeczy, które będą nam potrzebne w nadchodzących wojnach. I kończymy pierwszą wojnę z Węgrami, bierzemy pieniążki, War Reparation, Humiliate. Możemy też pierwszą reformę przeprowadzić, ale żeby punktów nie marnować, to na kraje, które mają, o, takie 130, 128, poużywajmy Bestow Imperial Grace, oczywiście z tego regionu włoskiego. Daje nam to plus dodatkowe 40 punktów, no tylko trzeba cały czas uważać, kiedy to się zacznie błyszczeć, no to przestaniemy dawać tutaj to Bestow Imperial Grace. Moglibyśmy też użyć troszeczkę innych mechanik, ale nie chcę ryzykować. No nic, przeprowadzamy pierwszą reformę. Dostaliśmy dzięki temu Imperial Liberation Cassius Belli, które najchętniej to użyję na Danię, żeby jak najszybciej uwolnić Holstein. Rok 1460, Shadow Kingdom zachodzi. I teraz tak, jeżeli wybierzecie pierwszą opcję, to każde państwo, które nie ma z wami pozytywnych relacji, wyjdzie z Holy Roman Empire. I tutaj bardzo dziwne jest to, że Florencja mi wyszła, mimo iż mamy wymaganą relację. Za każde państwo, które zostaje, dostajecie Imperial Authority. Co też w sumie widać na tym tooltipie, mimo iż tracimy na starcie 20 punktów, to dostajemy ostatecznie plus 15. Pamiętajcie, że przy trzeciej reformie te kraje włoskie będziecie mogli siłą wcielić ponownie do chrę, co znowu wam da Imperial Authority. Druga opcja informuje was o tym, że tylko odraczacie ten wybór do 1410 roku i tracicie minus 15 punktów Imperial Authority. Mimo wszystko ta opcja jest lepsza, a już mówię dlaczego. Dyplomaci pracują! No, kiedy wszystkie kraje mają powyżej 150 relacji, tooltip znika, a wy sobie to klikacie i dostajecie 25 punktów Imperial Authority. Czyli jest to taka trochę bardziej opłacalna opcja. Ja jako, że mam na ten moment tylko 2 punkty Imperial Authority, wybiorę opcję drugą, bo wolę dostać 25 Imperial Authority za chwil parę. O, odpaliło mi się też przed chwilą, wybaczcie, przeklikałem ten event, Master of the Mint plus 1, że Schwarzsilver Mine i myślałem, że to było zawsze plus 2, teraz jest plus 1, czyli ta kopalnia liczy się za dwie normalne kopalnie złota. W międzyczasie Dania zintegrowała Holstein, co daje nam możliwość odbicia teraz w dość łatwy sposób tych prowincji lub wypuszczenia tutaj księstwa do Holy Roman Empire przy pomocy Imperial Ban. No to czas zacząć wyzwalać kraje dookoła, żeby Imperial Authority było jak największe. Kolejna sprawa, i nie wiem, etap chyba trzeci, albo czwarty, albo równorzędny, nieważne, to jest event na dołączenie papieża do Holy Roman Empire. Aby rozpoczął się incydent na dołączenie papiestwa do Holy Roman Empire, no to papież musi mieć mniej niż 10 prowincji, musi mieć pozytywne relacje z Austrią, czyli albo obecnym cesarzem w zasadzie, oraz incydent na Shadow Kingdom musiał dobiec do końca. Odpauzowałem i incydent dosłownie od razu się zaczął. Któż by się spodziewał, możemy odrzucić albo przyjąć ofertę papieża. Jeżeli odrzucimy papieża, no to dostaniemy 5% Reform Desire u katolików oraz stracimy imperialny autorytet. A jeżeli przyjmiemy papieża, no to będzie nas bardziej lubił i dostajemy imperialny autorytet. No, wybór jest chyba jasny. I w sumie, kiedy mamy 3 pierwsze rozwinięcia, no to dalej będę na początku jednak boostował kopalnię złota.
Oczywiście tutaj autonomię miałem, bo jest jakaś gigantyczna w tej prowincji. Nie wiem skąd się wzięła tutaj taka duża autonomia, więc ją teraz boostować trzeba. Znaczy w sensie zmniejszać. I papież dołączył do Holy Roman Empire. Mógłbym zrobić przy okazji jeszcze jeden achievement, tylko bym musiał uczynić papieża elektorem oraz dopuścić do reformacji i wygrać wojnę religijną, żeby katolicyzm był wiarą dominującą. No niestety tego na tym podejściu nie zrobię. No niby mam możliwość zdobycia Unii nad Milanem, ale nie jest mi to potrzebne. No i wyjebiście, tutaj w zasadzie... Czekajcie, bo chcę sobie tak zobaczyć, jakie kraje tutaj ewentualnie mogę powypuszczać. Ale nie, tylko Holstein. Nic więcej mnie nie interesuje, chyba że pieniądze mi dadzą. Nie, nie ma co przedłużać, bo musimy zacząć rozbierać inne kraje. No i przeprowadzić jak najszybciej kolejną reformę. Druga reforma nie daje nam nic specjalnego oprócz tych bonusów, które tutaj widzicie. Ej, powiem wam, że zauważyłem teraz coś fajnego, że jak tutaj w sumie klikniemy, robią nam się różni następcy co jakiś czas i oni mają różny wiek. Ale ten 6-1-4 to w sumie może być, bo to 11 punktów. Minusem tego rozwiązania jest to, że każdy kraj, z którym mamy mariaż królewski, dostaje na nas Cassius Belli o utworzenie Unii nad nami. Jednocześnie zmienia się ich pozycja na Demandering i zrywają z nami sojusz. Oczywiście Lukas Aneba o tym zapomniał i właśnie traci wszystkich swoich sojuszników. No to trudno, ale wystarczy 3, żeby nam je głosowało. Jako technologia militarna wzięta, jakby to powiedzieć, musimy stoczyć dość teraz ciężką wojnę. Na szczęście nasz władca ma 2 do Siege'a, więc wyjebiście. I może też jeszcze zrekrutuję 15 tysięcy wojska kolejnego. Ciężką wojnę z Francją, jest to kolejny etap naszej gry. Etap 4 to w zasadzie czekaj na wystąpienie incydentu burgundzkiego, może on się zadziać od 57 roku, a ma zwiększone szanse po 73. W międzyczasie będziemy atakowali takie kraje jak Francja, Polska i Imperium Osmańskie i wypuszczali z nich pomniejsze nacje, żeby następnie od trzeciej reformy dołączać je siłowo do Holy Roman Empire, co nam da dość sporo Imperial Authority. I musimy niestety zaatakować bez Cassius Belli, ale możemy wezwać naszych sojuszników. W Humiliate niestety nie można wypuszczać wasali, co jest bez sensu. Więc tak, no lecimy bez Cassius Belli. Z Prowansją kończymy wojnę, zrywając jej sojusz z Francją. Później ich zaatakujemy na Liberation Cassius Belli, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Nie bierzemy żadnych pieniędzy, żeby minęło tylko i wyłącznie 5 lat czasu. Siłą rzeczy Szkocji nie wyjmiemy z tej wojny, Neapol zaraz wyjdzie. Lecimy oblegać Francję. Czas poprać się z Francuzami, najpierw tutaj wbiłem w wojsko, gdzie nie mieli generała. Wszedł Stackwipe i teraz mam nadzieję, że uda mi się z Pragą poradzić sobie, zobaczymy. 30, zdążymy? Dobra, lecimy, dosyłamy. Moralki lecą w górę. Oj, może być wesoło. Dobra, dosyłamy wojsko. Tutaj jeszcze 16. Dobra, udało się, pięknie. Serio, to jest jeden z najlepszych sposobów prowadzenia wojen na wstarcie rozgrywki. Tymczasem okupacja Francji ma się całkiem nieźle. No i wypuszczamy Toulouse, wojenne reparacje, maksymalnie pieniędzy. To wszystko chodzi o to, żeby jak najbardziej teraz orać Francję. Kończy się nam trus z Węgrami i lecimy z nimi. Celem będzie zdobycie Nitry dla siebie i kolejnej kopalni złota, a całą resztę nacji z Węgier po prostu wypuszczamy. Pierwsze rozwinięcie z ery to albo bitwa na własnym terytorium, albo mniejsza agresywna ekspansja. Ja na razie wezmę mniejszą agresywną ekspansję, no bo już jak sobie raz poradziliśmy z tą Francją, to drugi raz też sobie poradzimy. Jak z czegoś możemy wypuścić wasali, zwłaszcza w regionie Holy Roman Empire, no to wypuszczajmy jak najbardziej. W międzyczasie szykujemy się już do kolejnej wojny, która będzie z Polską. No i w zasadzie mamy to. Nitra jednak wypuszczę, tutaj pójdzie Transylwania. Nie... Ech, tak jak mówiłem, trzeba zmienić tych władców dość często. Bo 10 Imperial Authority piechotą nie chodzi i pozbyłem się przez to Habsburga stroną. I tak, kolejna idea, no to albo humanistyczne, jeżeli macie problemy z agresywną ekspansją i to jest mega mocne, albo ofensywne dla szybszego oblegania. Ja pójdę w humanistyczne. No to pani Maria się narodziła, tylko że to nie jest ta Maria, o którą nam chodziło. I poszedł reset. Bardzo podobne podejście w sumie miałem jak poprzednio, w zasadzie do tego momentu, czyli 79 roku.
Nic inaczej się nie wydarzyło, chyba, tak mi się wydaje. Może trochę później się biorę za rozbijanie tych krajów ościennych. Najważniejsze jest to, że mamy szansę na zadzianie się incydentu burgundzkiego, bo dziedzicem tronu burgundzkiego jest Maria, która liczy 22 lata. Gdyby była młodsza, no to ponoć incydent burgundzki nie zachodzi. Przynajmniej tak mi wspierający mówią. Chociaż wydaje mi się, że się mylą, bo tu i tu występuje modyfikator -95% Burgundian Succession Crisis. Myślę, że w tym burgundzkim kryzysie chodzi o to, że nie może być po prostu kobiety, która dziedziczy po Charlesie. Na pewno wśród moich widzów są osoby, które to mają rozgryzione i proszę, żeby napisały to w komentarzu. Mamy Marię de Bourgogne, czekolwiek się to wymawia. W sumie na pewno się znajdzie ktoś w komentarzu, kto mi napisze, jak się to wymawia i obiecuję, że się tego się nauczę. Dodatkowo mam też sojusz, mam Royal Mariage z Burgundią, jest spora szansa, że wpadnie do mnie. No tylko teraz ewidentnie Charles musi umrzeć. A ja w międzyczasie rozbrajam Węgry. I w 80 roku nie mam trzeciej reformy, poprzednio chyba już mieliśmy trzecią reformę. A, i mam złotą erę, zrobiłem ją, żeby szybciej nabijać ideę. W sumie to w elektorach jest różnica, nie mamy papieża na elektorze, więc achievement mi nie wpadnie. A Węgry robię następujące, dosłownie odcinam wszystko co mogę, żeby Osman tu nie atakował tych krajów, bardzo mi na tym zależy. Co najważniejsze, też graniczę z oboma tutaj wypuszczonymi krajami, więc lecą warny. I tylko w przypadku warnach trzeba pamiętać o tym, że potrzebujemy je odnawiać co 5 lat. I w sumie Serbię też wyślemy warna. Warn jest fajny, bo nie daje nam żadnych tutaj dodatkowych kar, tylko po prostu obniża nam relacje z danym krajem, a możemy go atakować w dowolnym momencie. Przy czym on nie może nikogo atakować, z kim graniczymy oboje. O! Bardzo fajnie, że Burgundia zrobiła tą swoją misję. Bardzo fajna reforma, jak najbardziej ją chcemy. I cyk, trzecia reforma wpada, co nam daje? Nowe Cassius Belli, które tutaj widzicie, Expand Empire. Niestety nie mamy żadnych redukcji do kosztów tych krajów, więc wszystko co jest większe niż 100% nie będzie mogło dołączyć do Imperium oraz kraje, które będą miały religię inną niż katolicką, będą wam dawały comiesięczne minusy. Warto jest o tym pamiętać. Kolejna sprawa jest to, że tylko i wyłącznie będziecie mogli dołączyć pierwotny kraj ataku, mimo że na przykład tu bym zaznaczył te wszystkie rzeczy, to pozostałych krajów nie będę mógł dołączyć, bo nie będzie pewnej opcji dostępnej na koniec wojny. Ale Bośnia jak najbardziej na propsie, katolicki kraj dołączamy. Jak będziemy pisowali kraje ościenne, to na przykład możemy im wymuszać zmianę wiary, ale zobaczcie, nie ma opcji, żebym ich mógł dołączyć do Imperium. A zobaczcie, u Bośni jak kończymy, mamy możliwość Expand Empire, kosztuje nas to aż 25 punktów agresywnej ekspansji i właśnie dlatego wybrałem takie idee, jakie wybrałem. Kraj od razu możemy dołączyć, nawet możemy go jakoś bardziej zadłużyć, jeżeli chcemy i potrzebujemy pieniędzy. Mamy 3 punkty Imperial Authority, a dostaniemy 26. Jest też kilka tutaj włoskich państw, które powypuszczałem z Wenecji i je teraz podłączam do Imperium. No, w przypadku tych włoskich krajów to nie jest to zbyt opłacalne. Czwarta reforma i w sumie na tym polega dalsza gra i przeprowadzanie reform. Atakujemy duże kraje, wypuszczamy z nich mniejsze nacje i następnie te mniejsze nacje wcielamy do Imperium. Kto by się spodziewał, że ten typ będzie żył prawie do 60, no bez jaj. Dlatego jeszcze Burgundia straciła Flandrię z Unii Personalnej. No ale fajnie, duży kraj dołączymy do Holy Roman Empire, sporo Imperial Authority będzie, aż 18 punktów. Dodajemy Transylwanię, co prawda troszeczkę za dużo punktów, ale w sumie też abdykujemy władcę, atakujemy Węgry, żeby dołączyły do Imperium. W sumie ja nie wiem, czy dostanę tą Burgundię, więc odpalam Imperial Authority Grow. Jakie trzeba mieć szczęście, żeby ten typ żył aż tak długo? Dobra, ostatnie 4 punkty, no to niech mi się już same dodają. I mamy to kolejna reforma i co najdziwniejsze, Burgundia sama mi dołączyła do Holy Roman Empire. Może to dlatego, że minął 1500 rok. Nie mam żadnego pojęcia. A ten typ, 66 lat, wciąż żyje. Dodajemy prowincję do Holy Roman Empire i atakujemy Mazowsze. Wołynia dołącza. Mazowsze tylko 4 punkty niecałe? Kolejna reforma i powiem wam, że jeszcze jedna i mamy biały pokój w Holy Roman Empire, a ta już powinna dość szybko wpaść. W tym momencie nam wpada w prawie 6 punktów Imperial Authority rocznie. Uwierzycie, że on wciąż żyje. Dobra, skończył mi się trus z Polską. Lecimy z nią w wojnę.
kogo się da, to wzywam. Będziemy chcieli jak najszybciej zająć stolicę, czyli Tarnów obecnie, a celem będzie wypuszczenie Gdańska i Galicji i Wołyni. Punkty administracyjne sobie zbieram, siedzę na minus 2, bo będę breakthroughsował tutaj. Wszystkie forty, które mogę, tylko przychodzę i ostrzeliwuję. Myślę, że sobie to wezmę, wykorzystam, albo i nie, za 15 lat. I mogę wypuścić albo Gdańsk, albo Galicję, Wołynię, tylko że z terytorium litewskiego. Dobra, zobaczmy, wypuścimy Gdańsk, a nóż nam starczy. 30 Imperial Authority, oby był wystarczająco duży. Tak, Breaking Truce. Od razu dać szturmuję forty. I kolejne forty lecą, dwa na raz po prostu. Ile ten Gdańsk daje? Czemu ja go wcześniej nie wypuściłem? To jest jedna reforma. Dobra, walić koalicję. Ale powiem wam, że naprawdę nie wiem od czego zależy to, ile tych Imperial Authority dostajemy, bo Flandria była większa. I mamy to. Biały pokój w chrę. Piernicz się, reformacjo. Nie mogę w to uwierzyć, że to mi się nie odpaliło. Naprawdę. 126%, ale się zdarza. Na multiku też nam się nie odpaliło przy takim procencie. No i teraz to już dość szybko będzie nam szło, tylko widzę, że brakuje nam jednego wolnego miasta, więc trzeba je komuś nadać. Wolne miasto Kraków, czemuż by nie? Moje pytanie też, co z erą reformacji? A ten typek do 80 dożywa. Powiem wam szczerze, że gdyby to Badziewie naprawdę zdechło, nie wiem, w okolicach 40 swoich lat, miałbym całość z 20 lat wcześniej. Bo byśmy rozwiązali po prostu Francję wtedy. Bo miałbym jak robić klejmy, miałbym jak tu wypuszczać tych wasali. Chociaż nie ukrywam, zdziwiła mnie liczba Imperial Authority, jaką dostajemy z Gdańska. To może też sprawdzę Galicję w Wołynie? To tak testowo, wypowiedzmy im wojnę. Uparząc, jakie mam improve relation, to za 10 lat tej koalicji i tak już nie będzie. Event burgundzki. 7 punktów Imperial Authority, albo niech dołączy do Holy Roman Empire. No, mogę mieć tą wojnę z Francją. No i mamy to. Incydent burgundzki się zakończył, więc teraz będzie wojna z Francją. Ona wybucha instant, kiedy to się zamknie. Albo nawet chyba jak się nie zamknie. A jeszcze taka ciekawostka. W momencie, kiedy Burgundia stanie się waszą unią personalną, potrzebujecie 3 lat, maksymalnie 3 lat pokoju, żeby ją inheritować, bo odpali się odpowiedni event. Nie możecie przez 3 lata toczyć wojen. Któż by się spodziewał? Wypuszczamy Galicję Wołynię, która daje nam jedynie 1740 Imperial Authority. A to ciekawe w sumie. To musi być to jakoś jeszcze powiązane z kulturą, bo tu jest Pruska, czyli ta sama grupa, której jest cesarz. No ale wróćmy do normalnej rozgrywki. Chciałem tylko zobaczyć, ile to daje Imperial Authority, a wam też to mniej więcej powie, co robić. Tą wojnę raczej wygramy, już okupuje Milan, za chwilę wyjdziemy w Savoy. Coś mało tych sojuszników mam. Ups! O, jednak Protestant Reformation się odpaliło. To dobrze, no, chyba. No ale to i tak nic już nie znaczy. Przeprowadzimy na spokojnie całą tą reformę, tylko trzeba zakończyć wojnę. I szczerze mówiąc, od Francji nie musimy nic brać. White Peace nas zadowala w zupełności. Wygląda na to, że wojnę koalicyjną też wygrywam, więc to już by się tym przejmował. Ciekawe, nie mogę przydzielać lektorów już, jak znikną. Ale nie dostaję kary za ich brak. Brakuje informacji, które państwa to przyjmą, a które nie. No w sumie takie duże jak Milan przyjmuje. Savoy również. Przeprowadźmy reformę i zobaczymy, na czym stoimy. Ciekawe, moje unie zamieniły się w wasali. Okej. I z tego, co widzę, no to większość państw dołączyło. Tutaj jedno, którym zapomniałem, że mogłem jeszcze dołączyć do Holy Roman Empire. Papież nie dołączył, ale chyba papież sobie, co wiem, nigdy nie dołącza. Nie no, zdecydowanie najważniejsze państwa dołączyły, więc no jakby to powiedzieć. Reformy przeprowadziliśmy, całą centralną Europą zarządzamy. Mamy naprawdę gigantyczne wojsko, 214 tysięcy force limitu. Zarabiamy tylko 66 golda, troszeczkę malutko, nieważne. No ale cała siła jest tutaj, w tych naszych wasalach. Którzy ruszą teraz na każdego wroga, którego im wskażecie. Albo na przykład, jeżeli chcecie dodać do Imperium papieża. Tylko uwaga, jeżeli teraz będziecie dodawali,
państwa do Holy Roman Empire, one będą normalnymi członkami, nie będą waszymi wasalami. Przez co ich Liberty Desire wyskoczy w kosmos, dosłownie.